Witam serdecznie. No niestety nagranie ze zdobywania tego woskiego niestety przepadło. Nie, bardzo mi przykro z tego powodu, bo wyszło prawie fajnie. No niestety zdobywanie boskiego odbywa się tylko raz. Mogę wam tylko zaprezentować po prostu jakie tą promocję, ile, jakie są koszty jej i jak najlepiej na niej zaoszczędzić. No dobrze, no to pokrótce. Przy tej promocji dostajemy, tam będzie w weekendy, będzie więcej dopalaczy do użycia. Te zestawy dopalaczy będą po 14 w zestawie za jeden kupon. Te dopalacze warto wydawać na te skrzynie mniejsze, bo idzie na nie 3 dopalacze, czyli można praktycznie otworzyć 5 takich skrzyń, prawda? Pokrótce wam pokażę, jak ja to robiłem, że go zdobyłem, prawda, i w liczbach, ile mnie to wyniosło. Dobrze, popatrzcie sobie teraz w ten sposób. Widzicie, tą bombą możecie całkowicie usunąć wszystkie te kratki i od razu macie, od razu zdobywacie brązową skrzynię. To samo robicie, jak już jest tutaj, to pokrótce robimy, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to się dzieje. No bo jak tymi kaflami się obsługiwać i tak dalej, to już wam pokazywałem, tak? Możecie 3 mieć tutaj tylko skrzynie, nie więcej, więc to ogranicza wam bardzo pole manewru. Widzicie, na złotą już trzeba 2 bomby wydać. Każda bomba jest po 10 tysięcy, także musicie brać to pod uwagę. No i zdobędziemy sobie złotą. Teraz zobaczcie, tutaj pojawia się taki kluczyk. Ten kluczyk najlepiej używać dopiero wtedy, gdy macie tutaj co najmniej 3 złote skrzynie. W innym przypadku lepiej używać dopalaczy, tak jak ja w ten sposób robię, prawda, zgarniacie tutaj tą nagrodę i możecie dalej robić sobie z kaflami, prawda. Widzicie, w ten sposób to idzie. O, to już czeka na nas złota skrzynia. Może uda nam się w tym dodatkowym, powiedzmy, rozdaniu zyskać falabele, bo przy zdobywaniu tego boskiego nie udało mi się żadnej falki zdobyć. Zresztą zaraz wam pokażę wszystkie nagrody. Jezio, tak to jest. No, tutaj widzicie. Znowu, jakbyśmy chcieli dopalaczami otwierać złotą, zaraz wam pokażę, albo tą kryształową, to idzie nam bardzo dużo dopalaczy. Zaraz zobaczycie, no to pokażę. Dwa te bomby i to idzie jakoś sprawnie. A tak to byście się tutaj nieźle nanudzili przy tym. Dobrze, widzicie, kluczek i w tym momencie się opłaca. Natomiast zobaczcie, tutaj trzeba 5 dopalaczy aż na kryształową 6 dopalaczy. To bardziej nam się opłaca te 3 skrzynie zrobić w ten sposób i otwieramy sobie, niż używać dopalaczy. To samo z diamentowymi. Z dopalaczy najlepiej używać na dopalacze używać na drewnianych skrzyniach, są bardziej efektowne. No dobrze, tutaj już nie będziemy tego otwierać tam dalej, mniej więcej wam pokazałem, o co chodzi. Co jeszcze tutaj takiego mógłbym wam podpowiedzieć na szybko? No nic, zobaczmy
Zobaczmy, ile tych skrzyń po prostu wyszło mi, mnie. Mnie wyszło, tak, tutaj jest 5, 10, 15, 23. 23 skrzynie są na jednym. 23 skrzynie. To wychodzi 276 skrzyń trzeba było otworzyć co najmniej, żeby dostać tego boskiego. Dla porównania 14 dni promocji daje Wam możliwość otwarcia 84 skrzyń, czyli 192 skrzynie trzeba otworzyć dodatkowo. Dodatkowo trzeba otworzyć z tego, co nam daje normalnie promocja do otwarcia. I ile mi wyszło w kuponach? Ja straciłem na tą promocję 42 kupony. 42 kupony straciłem, by zdobyć tego boskiego. Przy założeniu właśnie takim, jak Wam pokazywałam, że drewniane skrzynie otwieram dopalaczami, a resztę złote i kryształowe otwieram przy pomocy klucza. Myślę, że to jest najlepszy sposób. Jeżeli nie chcecie boskiego, to robicie w ten sposób. O, właśnie, jeszcze Wam pokażę na szybko. To właśnie miałem pokazać. Otwieracie sobie po prostu zostawiacie te skrzynie po prostu tutaj przez 12 godzin, co mniej więcej budzik nastawiacie po 12 godzin, bo to tak by trzeba było robić, żeby być bardzo efektywnym. No, mnie się na pewno to nie będzie chciało tak wstawać w środku nocy i robić gierkę, prawda? No, ale niektórzy będą może chcieli, także. I co robimy? I zostawiamy, tak? One się same otworzą, prawda? I wtedy zgarniamy dane nagrody. Robimy znowu tutaj gierkę, żeby zapełnić te luki. Czekamy znowu 12 godzin, czy tam już 18 godzin. No, to 18 godzin jest pomyłka. Moją wybaczcie, 18 godzin na złotą, a na kryształową 24 godziny trzeba. No i co? I czekacie, prawda? Otwieracie znowu, nie używacie żadnych CR-ów. Dopalaczami możecie sobie od samego początku, na przykład te drewniane, otwierać, no bo to zawsze jak są dopalacze zdobyte w normalny sposób, nie zakupione przez tam diamenty, czy tam kupony, czy też zestawy, to oczywiście otwierajcie jak najszybciej, no to zawsze więcej tych skrzyń otworzycie. Tylko pamiętajcie o tym, że jak otwieracie skrzynię, to żeby od razu zapełnić sobie z tych tutaj gierek następną, prawda? Żeby tutaj nie było pustych miejsc. Albo nie zapominać, że o danej godzinie macie otwarte już skrzynie, prawda? I trzeba je otworzyć, prawda? Wziąć nagrodę i po prostu i tak działać. Takich skrzyń w promocji możecie otrzymać około 84 dopalaczy, natomiast możecie dostać, już zaraz Wam powiem. Już zaraz Wam powiem. Na szybko. Dopalaczy będzie 56. No to jeszcze dodatkowo dzielone to na 3, prawda? To się równa
Dodatkowo 18 skrzyń dostaniecie z dopalaczy, bo dwa razy dziennie trzeba się logować, żeby dostać po dwa dopalacze. Raz sprawdźmy jeszcze. Tak, to będzie to. Także pod tym względem jest tak. No, jak wygląda ten cały boski? No tak, wygląda. Co on daje? No, daje Nexa, prawda? Czy łatwo będzie? No, zobaczmy. No, nie będzie łatwo, no bo po 5, policzcie sobie, ile to trzeba nastukać, a jeszcze bardzo wiele razy będzie po 0, bo to duży CR, to rzadko będą te lepsze żółwiki. Także moim zdaniem lepiej kupić sobie Baliosa, 4 razy w roku daje Nyxa niż tego. 42 kupony, no jest to do zastanowienia. Wolałbym zgarnąć te nagrody, tak? No to zobaczmy, jakie nagrody za te 50, za te 250 skrzyń, jakie to nagrody dostaliśmy. No to tego boskiego Litena nie dostałem. 9 żywiołów, 1 Poseidon, 1 Harmonii. No to, co mnie najbardziej interesuje. Bonusowy. Jabłka vintage, no, też mnie nie interesują. Chyba nie zrobiłem ani jednego do tej pory. Promień Heliosa, 3 sztuki. Róg obfitości, 3 sztuki. Trochę punktów dorastania, kaloszek. Ekwipunku, ogólnie rzecz biorąc. Okrycia, kapelusze, no, takie dodatkowe rzeczy. O, pioruny są ważne, no 3 są, krwi troszkę będzie, no jest tego, no cerów naprawdę sporo się dostanie, tylko że niestety większość samych tych gorszych, no ale wiecie, no jak się otwiera za 42 kupony, no poniekąd się zwraca, no to licząc, że piąty żywioł mniej więcej warty jest jeden kupon, no to plus 9 kuponów tutaj Sejdona, to też może da się za gotówkę sprzedać, prawda? No te co najfajniejsze, czyli Liten, Hera, u mnie się nie udało zebrać, no ale życzę Wam, żeby Wam się udało. Dziękuję za uwagę. Proszę o suby, proszę o lajki. No i do widzenia, do następnego razu.